Naszym gościem jest Małgosia Socha. Witaj, Małgosiu. Dzień dobry. Będziemy rozmawiali dzisiaj o well-being, a jednym z filarów well-being moich jest moja żona Asia, a ty jesteś jej ukochaną aktorką, więc miło mi, że przyjęłaś zaproszenie. Jak mi miło, rozumiem, czyli jestem na zaproszenie twojej żony. Tak, no i tak, ale moje także, bo wiesz, tak obserwujemy ciebie z Krzysztofem, twoim mężem, i masz trójkę dzieci. I jak to jest, bo my mamy jedno, są piękne momenty, są też trudne momenty, trudniejsze noce, i zastanawiamy się, jak wy to razem zrobiliście. Rozpędzona kariera, wszystko dobrze, wspaniałe życie rodzinne i trójka dzieci, czyli nie wiem, trzy razy do szkoły, do przedszkola, a tu kaszle, a to wszystko trzy razy. No, jak to zrobiliśmy, to chyba tobie nie trzeba tego opowiadać, ale i tłumaczyć. A co dalej? Jak to ogarnęliście? To jest dopiero początek tej góry. Tak naprawdę rzeczywiście, ja się śmieję, że chyba każda matka powinna mieć na drugie logistyka. I trochę tak jest, bo staram się to wszystko przy jeszcze okazji tego, że pracuję, jakoś to logistycznie wszystko rozplanować, i gdyby nie mój mąż, by się to absolutnie nie udało. Relacje rodzinne, to jak rodzina funkcjonuje, można także kształtować w duchu well-being. Dla ciebie rodzina jest ogromną taką podstawą życiowego szczęścia, tak jak cię znam, tak mi się wydaje. Tak, tak. Więc jakie macie rytuały, jak staracie, żeby to naprawdę był taki dobrostan w rodzinie? Myślę, że na pewno zawsze na wszystko dobre jest poczucie humoru i dystans. I nawet kiedy się złościmy, albo kiedy po prostu najczęściej brakuje nam czasu, który jest przy okazji właśnie dzieci, niesamowicie się skraca. Masz dzieci, tak. wszystko robisz szybko teraz. No tak, w ogóle na nic nie masz czasu. Nie, szybko robisz, wszystko szybko. Szybko, no bo jeszcze chcesz ten czas mieć dla dziecka. Tak. To jest tak naprawdę wszystko się komasuje, żeby później móc poświęcić tą dłuższą chwilę temu maluszkowi. Ja uwielbiam celebrować takie nasze wspólne chwile przy stole, kiedy jemy. Bardziej śniadanie, czy obiad, czy kolacja? Wiesz, to zależy od tego, od pory dnia, i też zależy, czy to jest weekend, czy to jest środek tygodnia. Wspólne, rodzinne posiłki pozytywnie wpływają na wiele aspektów życia. Badania pokazują, że jedzenie przy jednym stole to ogólnie zdrowsza dieta dzieci i lepsze wybory żywieniowe, co powoduje, że jest u nich mniejsze ryzyko otyłości o 12%. Dzieci, które częściej jadają ze swoimi rodzicami, są ogólnie zdrowsze psychicznie, są mniej narażone na używki czy agresję oraz mają mniejsze ryzyko zachorowania na depresję. Jednak korzyści nie są tylko dla najmłodszych. Również my, jedząc z rodziną czy w pracy wspólnie, dbamy o jakość posiłków, dbamy o to, jak są przygotowywane i jakiej jakości są produkty. Kocham te wieczorne kąpiele z dzieciakami, kiedy siedzą w wannie i my siedzimy, patrzymy na nich, oczywiście całe sesje, gadki, szmatki, co było w przedszkolu. I bo to jest też takie tego łapanie, no to będę tak jak tutaj prawie, takich momentów. Więc takie nasze domowe spa na pewno nam też ten daje taką chwilę wytchnienia, odprężenia. Czujesz taką szczęście wtedy, taką szczęśliwość domową? Tak, tak, tak. W takich momentach? Wiesz co, i to są takie momenty, kiedy jesteśmy na małej przestrzeni, wszyscy razem. I to jest dobrze. Tak. Ja się czasami śmiejemy z Krzychem, że po co nam jakieś kolejne metry, jak my tak naprawdę śpimy wszyscy prawie w jednym pokoju. Dzieci i tak na koniec przychodzą do nas, jest wędrówka ludów w nocy. Ale to jest takie naturalne, takie biologiczne, wszyscy razem, wiesz, to tak. Jak to w ludach pierwotnych było, tak, nie? Tak. Trochę jak w jednym końcu. Tak, no tak, w jednym końcu. Tak, 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 tak. I my tak właśnie żyjemy, jak to te ludy pierwotne. No. Ale ja uwielbiam tą bliskość. I nie bronię się przed tym, więc nie wyprowadzam dzieci z powrotem do ich pokoi. Jesteście razem wszyscy. Kocham to, tak. Kocham po prostu ich czuć, wąchać. I też razem zasypiamy. I też te momenty, kiedy mogę im czytać wieczorem bajki, one też jeszcze opowiadają. I to jest fantastyczne. Zosia, Basia, Staszek, tak. Trójka dzieci, a ty, Małgosiu, pochodzisz z takiego domu, gdzie jednak panował wojskowy drill. Prawda? Tak? Tata był wojskowym? Jest. Tak, tak jest. I teraz, czy ty przeniosłaś te wzorce, czy wręcz przeciwnie, na wychowanie swojej trójki? Wiesz, ja się śmieję, że trochę jestem taka konsekwentnie niekonsekwentna. I tak samo w trzymaniu tej kindersztuby też jesteśmy niekonsekwentni, bo jednocześnie wymagamy, a z drugiej strony one są takie słodkie i takie kochane, że jak tu im nie ulegać. Oczywiście moi rodzice mieli dużo łatwiej, bo też chyba też, bo to było takie pokolenie. Oni też byli tak dość sucho wychowani. Tak, no bo to taka sztafeta pokoleniowa.
To wychowanie takie, no, tak dawniej się wychowało. My w końcu to zmieniamy teraz. No my to w końcu zmieniamy. No. Rzeczywiście jesteśmy bardzo blisko naszych dzieci. Tak jak rodzice. Tak jak dzieci. Rodzicielstwo jest bliższe teraz niż kiedyś. Mój tata był nieobecny, ja staram się na maksa być obecny. No i to jest świetne. Przełamuję tą sztafetę. Tak, no i to jest absolutnie, mój Krzysztof tak samo. On jest bardzo, bardzo zżyty z dzieciakami, spędza z nimi czas i jakby chyba też daje to, czy naszym dzieciom, czego jemu brakowało. I to jest też fajne, że z taką świadomością podchodzimy też do tego rodzicielstwa. Myślę, że też dlatego, że kiedy zdecydowaliśmy się na to, żeby mieć dzieci, to byliśmy już na tyle dojrzali, świadomi, że wiedzieliśmy się, w co się pakujemy, chociaż nie do końca, nigdy nie jest w stanie tego przewidzieć. Tak, ale jak ja to mówię, że to była bomba z opóźnionym zapłonem, ale niemniej jednak nie żałujemy tego i mówimy trochę, że to jest życie przed dziećmi i po dzieciach. Tak, pięknie o tym mówisz, o waszej rodzinie, ale czy w tym natłoku zajęć, trójka dzieci, no, sprawy zawodowe, których masz mnóstwo, czy znajdujecie czas dla siebie? Tu jesteśmy akurat w studiu Santek, spa, masaże i tak dalej, ale czy ty masz jakieś takie, gdzieś znajdujesz czas dla siebie, czy razem, żeby się zrelaksować, odpocząć? Jakie macie tipy na takie uspokojenie? Wiesz co, jako para staramy się wyrywać na chwilę z domu na takie małe podróże, małe, wielkie podróże, jak my to nazywamy, bo dla nas to są wielkie, a są naprawdę dość niedalekie, bo wyskoczymy na wieczorem do hotelu, gdzie możemy po prostu właśnie pójść do spa, odprężyć się i wrócić rano i wyspać, tak, i wrócić rano do domu, to jest bezcenne. Albo nawet na jedną dobę. Nomen omen, rok temu, dokładnie rok temu, wylecieliśmy dokładnie na 24 godziny do Barcelony i to był fantastyczny wyjazd. I takie wyjazdy lubimy, takie krótkie strzały, które sprawiają, że my znowu czujemy się chłopakiem, dziewczyną. Cudowne. A powiedz mi, bo ciąża jest taki trudny bardzo okres dla kobiety. Na przykład mówi się, że dla aktorki nigdy nie ma dobrego momentu, żeby zajść w ciążę. Stąd aktorki na ogół przesuwają ten moment, a często już potem nie mogą być mamami. I jak ty sobie poradziłaś z ciałem, żeby wrócić do formy po ciąży? Wiesz co, takiego dobrego kopniaka dostałam po pierwszej ciąży. Wtedy się wybrałam na jakąś imprezę, niefortunnie chyba też wyglądałam, umalowana, więc byłam okrzyknięta po prostu monstrum, które się nagle zaczęło zoperować. I to było, pamiętam, na tyle dla mnie przykre, że ja postanowiłam wziąć się za siebie, bo jak się rozsiadłam w tym macierzyństwie, tak mi było dobrze, że jakby zapomniałam o takiej... Czyli to była dla ciebie motywacja nawet. Tak, dlatego właśnie mówię, że opinia publiczna zmotywowała mnie do tego, żebym zadbała o siebie, o swoje ciało. I teraz jaki patent, bo tak jak rozmawiałem o tobie, to tak w końcu nie wiem, czy ty... Kochasz biegać, czy nienawidzisz biegać? Nie, nienawidzę biegać. Biegam. Biegam, bo muszę. No właśnie, jak to jest, powiedz. I to jest tak, że... oswoiłam tego potwora jakoś dla siebie. To jest taki moment, kiedy ja znajduję taką chwilę dla siebie. Mam wtedy czas na przykład, żeby... albo wyciszyć się, albo wręcz przeciwnie, porozmawiać, słuchawki na uszy i wtedy rozmawiam. Dzwonię, chcę, żeby mnie zagadywano, żebym zapomniała, że biegam, że się męczę i do domu jeszcze daleko, a przecież muszę wrócić. Mija. I jakoś ten czas mija. Nie lubię tego robić, no bo nie wyglądasz? Nie znam cię z tej strony. No ale ja dlatego właśnie mam, ja wszystko robię wbrew swojej naturze. Jakby to jest, to, i to tak jest, nie, że... Nie wszystko, zaraz ci powiem, co nie. Dobrze, to czegoś się dowiem o sobie, super. Już ci powiem, co moim zdaniem jakby nie jest walką z sobą. Tak. Ja chciałem porozmawiać o twoich relacjach z ludźmi, bo dobre relacje z ludźmi to jest też well-being, czyli taki dobrostan życiowy. I powiem ci, że ja uwielbiam z tobą rozmawiać, bo po każdej rozmowie, czy osobistej, czy telefonicznej, mam wrażenie, że zostawiasz rozmówcę w dobrym nastroju. To świetnie, bo ja lubię ludzi. Właśnie, i chodzi mi o to, chciałem zapytać, czy to właśnie jest z domu, czy genetycznie, bo myślę, że wiesz... To, co dokonałaś w swoim zawodzie aktorskim, to jest część ogromna, to jest twój talent, ale wydaje mi się, że też ludzie chcą z tobą pracować, bo po prostu lubią cię jako osobę. Że to jest jedna z części twojego sukcesu. Co myślisz? Dziękuję bardzo. Ja przyznam szczerze, że ja jestem taką osobą, która bez ludzi by nie potrafiła żyć. Bardzo lubię ludzi, lubię kontakt z ludźmi.
jak pracuję, też podświadomie, kiedy, ja już mam teraz tego świadomość, ale podświadomie tworzyłam zawsze dobrą atmosferę na planie. No właśnie, tak jest. Bo ja wtedy czuję się bezpieczniej, czuję się akceptowana. Ja wtedy rosnę. Jakby w sensie pozwalam sobie na więcej, daję z siebie więcej. Lepszy jest efekt, bo tak naprawdę o to chodzi. Staram się szanować każdego. Czy jestem w sklepie spożywczym, czy rozmawiam z Krzysztofem i Biszem, czy spotykam swoją przyjaciółkę. Jestem zawsze dla nich, tu i teraz i... To jest dla mnie ważne. Ja to potwierdzam, co mówi Małgosia. Dokładnie tak jest. Ja to nazywam taką filozofią Kaizen, którą stosuję w życiu. To Japończycy wymyślili, że ulepszanie życia, wszystkiego, co robisz, nawet na tych małych płaszczyznach, na jakiś drobiazg, wymyślisz, że to ma tak być, będzie piękniej. I to samo dotyczy relacji z ludźmi. Na przykład, jeżeli wchodzę do pomieszczenia, to kiedy wychodzę, chcę, żeby to pomieszczenie było ładniejsze. Kiedy z kimś rozmawiam, to chcę, żeby po rozstaniu z tą osobą moja relacja była lepsza. I myślę, że ty robisz to samo, Małgosia. A mogę się odnaleźliśmy. Tak. Dobre relacje i pozytywne interakcje z ludźmi, choćby były nawet krótkie, ale autentyczne i niewymuszone, mają wspaniały wpływ na nasze zdrowie, powodują, że jesteśmy bardziej szczęśliwi i promują długowieczność. Według badań osoby, które dzielą swoje życie z drugą połówką, mają bogate życie towarzyskie, wielu przyjaciół, żyją też dłużej i mają szansę na życie dłużej aż o 50% większe niż osoby, które żyją samotnie. Uczucie bliskości aktywuje układ przywspółczulny, który działa przeciwstawnie do układu współczulnego odpowiedzialnego za reakcję na stres. Trwające 75 lat badania w Harvard Medical School potwierdzają, że najistotniejszym i najbardziej podstawowym elementem naszego szczęścia i długowieczności są właśnie dobre i trwałe relacje z innymi. Zachęcam do obejrzenia wykładu doktora Roberta Waldingera na TED Talk, który podsumowuje to badanie. Bo też jednym z filarów well-being, przynajmniej według mnie, Jasi, jest umiejętność oddzielenia życia od pracy, życia prywatnego od pracy. Tak, czy ty posiadłeś tę umiejętność i jakie tipy byś mogła nam dać na to? Nakładam taką maskę na siebie, też taką skorupę, kiedy idę do pracy. Jestem oczywiście otwarta, pozytywna, sumienna też w tym, co wykonuję i zawodowa, ale wracam do domu i cokolwiek by się tam nie wydarzyło, to mnie nie jest w stanie zniszczyć. Jakby i dać mi... jakby zostawiam to na wycieraczce, wchodzę do domu i jestem tam dla nich. Ale co? Odkładasz telefon? Tak, odkładam telefon. Często jest się trudno do mnie dodzwonić. Bardzo dobrze. My na przykład nie wnosimy telefonu do sypialni z Asią. On super, zostaje poza. Też to jest też bardzo dobre, że jednak budzi cię, mamy taki budzik, co budzi tak delikatnie, światłem, a nie ten, i nie jest to telefon. Tak, no to też świetnie. Polecam. Taki patent. Super, patent bardzo, well-being. Tak, to fajnie. A czy twoim patentem well-being jest oglądanie starych fotografii? Kocham. I dzięki dzieciom też, które uwielbiają przeglądać zdjęcia, budzą się od razu w tobie takie dobre i pozytywne emocje. To jest fantastyczne. I no niestety teraz ten telefon. Cały czas telefon, tak, który... No. Ale dzięki któremu jakby rzeczywiście masz te zdjęcia tu i teraz i czasami one wyświetlają zdjęcia sprzed lat i które rzeczywiście cały czas mam. Niosą emocje. Ja kocham te zdjęcia, te papierowe. Ja to też. To jest cudowne. To jest magia. I to jest magia. I bardzo ubolewam nad tym, że nie mam czasu. A sobie już tyle razy obiecywałam, że będę wywoływała zdjęcia i będziemy mieli albumy i będziemy to wkładali w albumy. Tylko to w albumach ma sens. Tak. I to jest fantastyczne. Tak jak dawniej. Tak jak dawniej. Ale old school. Tak, ale to jest super. Wiesz co, teraz... Klasyka. Tak, ale teraz właśnie wracamy do takich rzeczy. Tak, to zdjęć. To jest super. Do tych zegarków takich elektronicznych, takich najtańszych. Teraz największa moda. Tak, taki, wiesz, zwykły. Tak. To jest super, bo to jest tak naprawdę wiele rzeczy też, no czas weryfikuje, tak. Też wieloma rzeczami już się zdążyliśmy nasycić i jakby też fajnie, że sobie życie upraszczamy. Chciałem jeszcze porozmawiać o też takim moim zdaniem ważnej kwestii w dobrym życiu, czyli o jedzeniu. No wiem, że kochasz jajecznicę ze swoją rodziną, ale czy jedzenie jest dla ciebie ważne i... Kocham. Kochasz jeść. Kocham jedzenie, kocham. Ja nie mogłabym żyć bez jedzenia. Często jak byliśmy jeszcze właśnie, nie mieliśmy dzieci w tym życiu przed dziećmi, zastanawialiśmy się,
gdzie wyjedziemy, to no dobra, a co tam dobrego jedzą? I trochę w ten sposób też planowaliśmy nasze podróże. Jako przyjemność, czy jako też dostarczanie organizmowi jakichś potrzebnych rzeczy? Czy masz jakąś swoją filozofię, jeżeli chodzi o kuchnię? Czegoś nie jesz, coś jesz, czegoś unikasz? Wiesz, to też się zmienia z czasem, bo i też nasz organizm się zmienia. Ja też czasem widzę, co dobrze mi robi, co źle. Mhm. Nie jestem z tych osób, co by była na cokolwiek uczulona, więc to jest jakby super dzisiaj. Czyli słuchasz organizmu, tak? Czujesz to po prostu, coś ci podpowiada. Tak, ale z drugiej strony też jakby czuję, po czym czuję się cięższa, albo co też gdzieś tam niestety w moich jelitach zalega i jest to... Nasz drugi mózg, jak mówią. Ale jelita, tak się mówi właśnie, że to jest nasz drugi mózg. To jest prawda. I to jest, ale to jest ta świadomość chyba, którą nabiera się z czasem. Dobre odżywianie się, pomaga. Aczkolwiek czasem sobie, wiesz, pozwalam na pyszną pastę, na przykład... Przyjemność życia, musi być. Nie, to muszą być. Ja po prostu jestem hedonistką. Kocham jedzenie, kocham żyć. Ja jako osoba, która kocha życie. Jaką ty masz metodę na ludzi, którzy czasem potrafią nam dobrą energię odbierać? Czy ty takich ludzi wyczuwasz? Czy starasz się, żeby nie byli wokół ciebie? Czy właściwie jesteś w stanie jakby każdego zaakceptować? Jak to jest? Wiesz, jeżeli mam szansę unikać takich osób... Unikasz, tak? To tak. Po co się męczyć? Po co się męczyć, jeżeli jest taka szansa. Ale czasami w naszym życiu zawodowym jest różnie. To prawda. Nie jesteś w stanie wszystkich takich sytuacji uniknąć. I wtedy dobrze mieć tą skorupę. To prawda, zrobić swoje. Jakby się też czasami na coś psychicznie nastawiam i jest mi łatwiej. Takie przygotowanie też mentalne, to nie jest, jakby daje ci taką dobrą ochronę i też się tak nie dajesz zapędzić w kozi róg. Po prostu robisz swoje. Tak. Więc bo tak naprawdę gdzieś tam możesz też unikać tej osoby, a robić swoją robotę. Jasne, Małgosia, czym jest dla ciebie dobre życie? Jak dobre życie, to jest co dla ciebie? To ten well-being. To jest taka równowaga pomiędzy życiem osobistym, które jest dla mnie najważniejsze, pomiędzy moją pracą zawodową, którą uwielbiam i kocham, pomiędzy w ogóle byciem z ludźmi, bez których też nie wyobrażam sobie życia. To jest taka równowaga. I to były filary dobrego życia według Małgosi Sochy. Dziękuję ci bardzo, że byłaś z nami. Mam dla ciebie także upominek od Studia Sante z zaproszeniem tutaj do tego pięknego miejsca. Cudownie. I ja ci bardzo dziękuję. Dziękuję Buziaczek, uściski dla Krzysztofa. Dziękuję bardzo. Dziękuję, że byłaś z nami. Ale dziękuję bardzo. Pysznie, pięknie.